Witam wszystkich, to jest Pan Biedny i zapraszam was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj będę grał Aatroxem na topie za chwilę, co, gdzie, jak. Tylko kupmy to jowo standardowo. Jakby nie było niezmiennie. Pokój, tak, pokój jest nam wszystkim potrzebny. Dobra, oczywiście za chwilę przedstawienie postaci, co, gdzie, jak i dlaczego. Welcome, welcome. Dobra, więc jak sami widzicie, jestem Aatroxem na topie, na gdzie mamy Lux, AD carry to Caitlyn, w jungle mamy Volibera, Leona jako support, przeciwko sobie Teemo, Lee Sin, Tristana, Yasuo i ponownie niestety Leona. Dobra, wejdźcie. Dobra, jak sami widzicie, tak powiedziałem wcześniej, jak sami widzicie, jestem Aatroxem i... Dobrze. I może co, parę słów na jego temat. Naprawdę bardzo fajna postać. Kiedyś się go budowa Full AD, tak jak Mastera, czy chociażby Yasuo, którego tutaj mamy. Aczkolwiek, no jednak teraz się go już nie buduje, jakieś tam Aatroxa nagrałem. Ale to jest taki rework mojego filmu, bym powiedział. To jest oczywiście najlepsze słowo. I co, no fajna postać ogólnie rzecz biorąc, tak, wiadomo, jakiś tam Omen, jakieś tam inne fajne cuda. Mam niestety Teemo. Nie wiem, czy oni w ogóle mają jungle. Nie wiem, dlaczego Lux zapragnęła mieć Ignite'a. Lux bierze się Heal'a. Dlaczego? Ponieważ ona ma range duży. Range, że może to jest źle ujęte. Po prostu ona rzuca tymi spellami, tak? Wiadomo, QE, ulti i tak dalej, więc żeby rzucić Ignite'a, musi podejść do postaci. Z tym problemu nie ma Yasuo, Ahri, Akali i tak dalej. No cóż, Lux trzyma się z tyłu jak Ziggs. Ziggs tak samo bierze się heal'a. Czy chociażby na Doriany. Dobra, mam nadzieję, że nie będę miał double topa. I oczywiście mam Teemo na topie. Najgorsze gówno na Aatroxa. W ogóle nie ma co się oszukiwać i czarować. Chyba jest jednak jest w jungli. Co to było? Strzałka mnie dosięgnęła, niby jakim cudem. Nie wiem, o, sami widzicie. Dwa razy strzałkę na mnie puścił, ku tego blinda. I mam połowę HP, będę miał naprawdę przejebane, nie będę miał dużo farmy. Ale cóż, bywa i tak, Volibear będzie musiał mi tutaj pomóc. Oj kurde, naprawdę nieciekawa sytuacja. Nie wiem, jak może grać Teemo. Jak dla mnie, że ktoś gra Teemo, to albo naprawdę musi nie chce grać w LoL'a. Także wiecie, że... także po prostu siedzi na dupie. Ja zagram w LoL'a, ale no, jakoś tak, wiecie, no, nikim specjalnym. I ktoś bierze Teemo. Dla mnie tak to mniej więcej wygląda. Albo, jeżeli ktoś gra Teemo, to znaczy brak umiejętności. Zupełny brak umiejętności. Nie wiem, jeżeli chodzi o Teemo, to naprawdę nie trzeba mieć żadnych umiejętności, jeżeli by tą postacią dobrze grać. Szczerze, nic, nothing, zero. Już Masterem czy Ashe wymaga się większego skilla, umiejętności, a Teemo nie. Nie, no ja się po prostu boję las hitować, bo zobaczcie. Ja niestety nie mam kół. Brawo, Volibear, brawo. Fajnie, że gangujesz i jestem mu jak najbardziej wdzięczny, tylko że mógłby, no, lepiej. First blood na szczęście dla nas. Woli, on ma tu wardę, chopie, co ty wyprawiasz? Chciałbym zacząć od botrka, ale to będzie głupota na Teemo. No i nie trafiłem z niczego. Dobra, okej, nie trafiłem z niczego. Z Q to nawet za bardzo duże możliwości nie miałem. Więc to już sobie nawet odpuścimy. Ale z E nie trafiłem i tu był błąd. A na szczęście Voli się pojawił. Teemo już nie miał flasha, spalił go. To znaczy może nie tyle co spalił, co dobrze wykorzystał. No tak czy siak wyszło na nasze. Ja tak często gęsto Aatroxem nie gram, więc mój skill może być taki sobie, tak? Oczywiście postaram się jak najlepiej nim grać. I do my best. Nie, ogólnie naprawdę, jeśli chodzi o Aatroxa, ja wam polecam. On ma jak dla mnie po prostu OP, bym nawet powiedział. W.
To jest po prostu bardzo mocne. Teemo bez blinda jest bardzo słaby. Sorry, przynajmniej na Atroxa wiadomo. Jeśli chodzi o kontrę, to jak dla mnie Teemo to jest chyba pierwszy, jeśli przeciwko Atroxowi, naprawdę. Oczywiście ktoś się jeszcze może powiedzieć Darius, a co z Dariusem? A ja wchodzicie pewnie na, na strony internetowe, tam z kontrą, na danego pika, na daną postać. To on się zapewne pojawia, Teemo jako pierwszy przeciwko Dariusowi. No nie wydaje mi się, szczerze powiedziawszy, że ktoś ogarnia Dariusa i ktoś po prostu ogarnia Teemo, że dwie osoby ogarniają te dwie postacie. Chociaż jak będziemy na początku Teemo, no nie trzeba jakoś specjalnie ogarniać, to i tak Darius wygra. Dobry grab i nawet blind Teemowi nie pomoże, bo przecież pasyw Dariusa robi naprawdę dużo. Dobra, tutaj skoro Teemo tam poszedł, wydaje mi się, że warto postawić. A dziwi mnie, dlaczego Lee Sin wziął Ignite'a zamiast tak naprawdę Smite'a. Być może coś w tym jest. Chociaż gdyby to był Shaco, to bym się tak naprawdę wcale nie zdziwił, tak? Ale w końcu to nie jest Shaco, tylko... No zobaczcie, podejdę za blisko i dostanę na pysk pół. Będzie naprawdę nieciekawie. Bardzo dobre z mojej strony. Dlaczego tak żem uczynił? Dlaczego tak żem zrobił? Wykorzystał blinda, głupota jego. Więc go pocisnąłem jak szmatę. Wiedziałem, że bez blinda sobie nie poradzi. Miałem szósty poziom, on miał piąty poziom. Więc jeszcze przewaga leveli też wpłynęła na taką, a nie inną. Na takie, kurde, nie, brakuje mi słowa. Na taki, a nie inny przebieg sytuacji. Chyba dobrze to ująłem. No co widzicie, trzeba mądrze grać, trzeba myśleć. Chłopak nie ma blinda, nic mi nie zrobi. Nie ma flesza, chyba że miał już flesza. Wydaje mi się, że mógł mieć flesza, ale nie wiem, nie wiem. Być może tam kilku sekund zabrakło, żeby się pojawił. Wydaje mi się, że teraz Teemo się zastanowi, zanim w ogóle cokolwiek będzie chciał mi zrobić. Tak więc na RPF zacząłbym od Botryka, że tak powiem standardowo, ale niestety będę musiał zacząć od Malmortiusa, bo mam po prostu przeciwko sobie Teemo. Oczywiście tam Omena też w międzyczasie zbuduje przeciwko Tristanie, Lee Sinowi i Yasuo, chociaż przeciwko tym postaciom dobry by był Tormail, ale jednak HP też mi się przyda, nie ma co się w ogóle oszukiwać. No wiadomo, że Omen, jak go użyjemy, to tam szybkość ruchu bohatera jest mniejsza naszych przeciwników, co też jest zajebiste. Tylko nad butami się, szczerze powiedziawszy, zastanawiam, jakie buty byłyby dobre. Merce? Czy może na atak speeda? Tak naprawdę nie będę miał dużo przedmiotów, jeśli chodzi o szybkość ataku, tylko będę miał botrka i ulti. Ulti to oczywiście nie przedmiot, jak wiadomo, ale się tak po prostu zastanawiam. Wydaje mi się, że jednak kupię buty na atak speeda. Ajajaj, woli wcześniej informuj. Hopie, 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 on ma flesza. Dobra, znowu nie ma, elegancko. Wiadomo, po W maksujemy. Po W maksujemy E na następnie Q. Ja w Teemo oczywiście teraz wbijać med, bo to naprawdę nie ma żadnego sensu. On puści mi blinda i to są przez te 2 sekundy, chyba około 2 sekund to trwa, ja nie pamiętam. Więc mu nie będę mu zadawał żadnych obrażeń, więc to w ogóle nie ma sensu. Tak się obawiałem tej linii, a na szczęście jakoś to wyszło. Teraz Lux powinna mieć tak naprawdę...
Dobrze, będzie po nim. I tak powiedziałem, Lux tak naprawdę powinna mi nie mieć Ignite'a, a powinna mieć heal. A, już nie będę szedł na mida, bo mi się nie opłaca. Dzięki temu, że co trzeci atak Aatrox się leczy. Jak mam mniej niż połowę HP, to już w ogóle się zajebiście leczy. To może sobie iść na golemem bez problemu. Widzisz, Timo teraz się obawia, co mnie oczywiście cieszy. Nawet nie próbuje mnie zaatakować za pomocą kół. Chyba... Jeżeli by mnie zaatakował, to chyba wiesz, czym to się... je. No po prostu jak mnie zaatakuje skut, to ja znowu się na niego rzucę. I chłopak będzie miał ciekawą sytuację, tym bardziej, że teraz nie ma flesza. A ja mam pasywa jeszcze. O Jezus, fejt. O Jezus, to źle, żem użył. Fatalnie, naprawdę bardzo fatalnie. To znaczy kół. Tego escape'a źle, żem w ogóle użył. Teraz ja do Timo nie podejdę, nadal będzie miał blinda. Listy nie sam oczywiście. Naprawdę, bardzo fatalnie użyłem kół. Zużyłem flasha, no. Kurde, naprawdę szkoda. Dobra, gitara. Leczmy się. No to przynajmniej już teraz wiecie, jak grać przeciwko Timo, jeżeli wam się trafi. Jak zużyję blandę z... Kurde, no brakuje mi słów. Jest chętny, by zginąć. Jest bezbronny. O, dobre słowo. Jest kompletnie bezbronny. Ej, kurde, chciałem jeszcze golem zrobić. A, dobra. Dobra. Pasyw za 3 minuty. Więc nie jest jeszcze tak źle. Właśnie, pasyw Aatroxa też jest fajny. W Aatroxa, pasyw Aatroxa. Są to naprawdę bardzo fajne umiejętności. Tak, ja jednak kupię. Kupię tak. Co tam jeszcze? Kół fajny też jest do inicjowania walki bądź ucieczki. Też bardzo fajnie, że ścigamy wroga bądź uciekamy. Ulti też jest spoko, naprawdę. Szybkość ataku. Powiększa nam się zasięg naszego autoataku. Też bardzo fajna rzecz. Naprawdę, bardzo spoko postać. Dobra, jak farma aktualnie mam najwięcej. Miałbym więcej. To jest pewne, ale no cóż, mam Timo, który... No po prostu Timo. Dobra, teraz mnie zaatakował z tego blinda. Aj, szkoda, straciłem tego dużego miona. Dziesięć, osiem, tak czy siak dla nas. Ten listy naprawdę bardzo chętnie ganguje tego mida. No cóż, dziewczyny się nie dziwię, że jeszcze jest znudzona tym. Bo listy ciągle jest kurde na tym midzie. Pain is temporary. Victory is forever.
O, jakim cudem nie zaskitowałem tego miniona. Niech ktoś mi oświeci, bo nie wierzę. Przecież było widać, że ma coś tam HP, tak? Pasów za minutę. Ignite, no, trochę szybciej. Więc wtedy będzie dobrze zrzucić się anti. Może i użyje na mnie blinda. Chociaż on będzie miał flasha. Lisyna, wydaje mi się, że Lisyna tutaj nie ma, aczkolwiek on mógł być w krzakach. Taki lane gank nie byłby zły. Oczywiście mam Malmortiusa. I to spoko. Dobra. On jest głupi, hopie, do koty się rzucasz. Jeszcze jakie mam itemy na ciebie. No cóż, chłopaka, bo bądź dziewczyna, obecnie kto tam siedzi, w ogóle nie myśli. A ja go wykańczam za każdym razem. Bezproblemowo. Dobra, to może zajmę się tą wieżą. Może coś się uda wykombinować. Dobra, dwie wieże padły. Ale ja przynajmniej zniszczyłem jedną, więc 2-1. No tak sobie, nie ma co się oszukiwać. Ten Volibear jakoś tak naprawdę nic za ciekawie ganguje. Lee Sin tak na mida to naprawdę, tak powiedziałem wcześniej, kocha go po prostu. Być może teraz coś się uda. Dobra, mam coś przeciwko Teemo. Jak wygląda sprawa? O Jezus, Lee Sin. Dobra, to kupię teraz Botrka, a następnie kupię Omena. Bez dwóch kurde zdań. Dobra. Tego to też oleje. Widzę Lee Sina tam przy golemach. No jak Lee Sin we mnie wpadnie, to może być nieciekawie. W ogóle nie ma co się oszukiwać. Ale ja mam reda, mam pasywa. Więc może być naprawdę ok. Teemo mi tam zniszczył wieżę. Dobra, zajmijmy się smokiem. Tak czy siak ja go zabiłem. Nie zrobiłem oczywiście tego specjalnie tak naprawdę, bo widziałem tam Ignite, ale tak puściłem E z nadzieją, że go trafię. Na szczęście się nie myliłem. Nie, hopie! Volid ma taką chcicę. Dobra, aktualnie mam 5-0-1, 134 farmy. Jestem jako jedyny, który coś robi. Teemo pocisnąłem po prostu jak szmatę. Ale patrząc na to, co będzie w teamfightcie, przegramy. To jest, że tak powiem, pewne.
Dobra. Ale Igniter na pysk dostał. Dobrze, zużyłem flasha, to było po prostu zużycie flasha. Bez potrzeby, to był mój błąd. Dobra, możemy baronem się zająć. To nie jest wcale takie głupie. W końcu gramy jak jak platyna. Gramy, może inaczej. Jest okazja, robimy tego, barona. Ja się tylko tu wyleczę. Dobra, przyda nam się jakiś taki większy damage z mojej strony. Jakie cofa się, my już go kończymy. Dobra, mamy barona, naprawdę elegancko. Tak powiedziałem, teraz zajmę się Omenem. Bo cóż, naprawdę mam nieciekawą sytuację. Wojtbar, jak on się tam buduje. No i niestety muszę kliknąć tab. Aha, czyli coś takiego, tak naprawdę. No ma tylko jeden pełny item, tak, nie licząc butów. Ło, ale damage. No Lux, powiem ci, że dziewczyno, czy to, że ty to nam jeszcze wykarujesz. Szkoda, że w ogóle tak spaliłem flesza. Naprawdę, to był jeden wielki błąd, czego zużywałem. Caitlyn, nas hituj, dziewczyno! Po mnie będzie ewentualnie, trudno się mówi. Nie! Dlaczego ja nie atakowałem? Co to było? Co to było, ja się pytam? Widzieliście? Ja sobie stałem w miejscu i nie wiem, liczyłem może na coś. One top. Albo I top, nie wiem co napisała. Ale nie wiem, czemu ja nie atakowałem. Gdybym atakował, to wydaje mi się, że wyleczyłbym siebie, tak? I ten Ignite by za dużo nie podziałał. No dobra, no bywaj tak, bywaj tak. Puszować, dziewczyny! Dobra, teraz to może nie, już sobie odpuśćmy. 5 sekund i tam jestem. Szkoda, że barona straciłem, no dobra. Taki teamfight wygrany w sumie. Ale tam oczywiście unik nie było Lisyna. Ale nie wydaje mi się, żeby ten Lisyn zrobił nie wiadomo co. Jeżeli Lux dobrze puści klatkę, to ja się raczej będę wbijał w kogokolwiek. Oczywiście byleby nie Leona, no wiadomo. Nie opłaca się. Ale jeżeli to byłaby, nie wiem, no Tristana Yasuo, z automatu wbiję w tą postać. Albo w tę postać. Zależy facet czy dziewczyna, wiadomo. A szkoda, że mnie tam nie ma. Ja biegnę, ale to mi nie wiem, czy cokolwiek mi to da. No, Jesus. Dobra, mam pasywa. O nie! Leona, wykończ go! Dobrze, elegancko, Leona. Ja tylko się tutaj wyhiluję.
No zobaczcie tego heala, no po prostu jest coś pięknego. Ja słowo zdjąłem na samo ulti. Nie wiem, czy to on w ogóle ma jakiekolwiek szanse. Ja bym nie ścigał jak brązak, sobie odpuścił. No i sobie właśnie teraz bym odpuścił. Dawaj, 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 smoka, hopie. Lux, po co to już puściłaś? Dobra, potrzebujemy damage'a. Ja muszę się cofnąć. Red. Okej, okay, mam już coś takiego fajnego. Będę miał jeszcze mięso nad item. Dobra, to może kupię Hydrę, bo Hydra jest naprawdę spoko na Atroxa. Polecam. Coś takiego to. I po Hydrze wydaje mi się, że jak kupię GA. O, sorry. Jak kupię GA, to już będę w ogóle zadowolony. No, Tristana, kotku. Często gęsto masz to ulti. Właśnie, Tristana AP też nagram na micie, bo nią grałem. I powiem wam, że jest bardzo mocna. No nie, no ja ci już się pomogę, dziewczyno, nie? Dobra, to jest tak, to może weźmy sobie tak elegancko. Ja nie wiem, dlaczego nikt nie bierze Reda, ja się chyba nim zajmę. Bo szkoda, żeby on tak stał. No bez kitu, no, jednego istnienia nie potraficie zrobić. Dobrze, elegancko, kurde, no i puszujemy, puszujemy, wygraliśmy to. Dobra, no, dawajcie tego mida. Albo Baron, Baron. Chociaż nie wiem, czy mamy w ogóle, nie, albo nie, dobra. To nic nam nie da. Jedenaście, jeden, siedem, 205 farmy. Może farmą nie grzeszę, no jak sami widzieliście, miałem Teemo przeciwko sobie i początki były trudne. Jak się zje od razu Yasuo, oni w ogóle nie mają żadnego damage'a, w ogóle nie mam z nami szans. Dobra, zróbmy może jeszcze elegancko golemy. Nie stać mnie, nie stać mnie, jeszcze trochę im brakuje. Także ważne jest w Atroxie umiejętne posługiwanie się W, żeby wiedzieć, czy teraz poszymy. Mam już 18 poziom, czy ktoś u nich ma 18 poziom? Nie! I'm the beast! Dobra, więc ważne także przy Atroxie, żeby dobrze posługiwać się tym W. Mądrze. W tej chwili potrzebujemy bardziej damage'a. Czy musimy jednak wytrzymać i robić za takiego pseudo tanka, jakby nie było? Trzeba po prostu myśleć. Trzeba po prostu myśleć. Ja mam pasowe na szczęście, tak, kupię GA, to jest pewne. Dobrze, jakbym miał uzupełniony ten pasek furii. Lagi Malux. No jak masz, to masz.
Ja też mam jakieś lagi. Dobra, trudno się mówi. Jebany grzyb. Dobra, pocisnąłem go. O, pocisnąłem dwie postacie. Ja sam na Dekery i Yasuo. Oni sobie nie potrafią poradzić z trzema postaciami. To z takimi jeszcze szmaciakami. No ludzie, nie róbcie ze mnie jaj. No naprawdę, to było coś niesamowitego. Ja przeciwko Yasuo i Tristanie i zabijam te dwie postacie naraz praktycznie. A oni są w pojedynkę. Dobra. Nie mają junglera, więc mamy duże szanse, żeby szybko zrobić barona. Nie wiem, po co cię ulti boli. Ja muszę się cofnąć, żeby kupić sobie... Dobra, nie muszę się jednak cofnąć. Szkoda, że nie mam pasywa. Nawet mógłbym wpaść pod wieżę. Ale mamy tutaj Volibera, więc wydaje mi się, że może być dobrze. Puszować stopa, no fajnie, tylko że jak? Oświeć mnie. Kurde, żadnej linii za bardzo nie mam poszniętej tak naprawdę. Jedna dobra klatka, ja mogę wpaść bez dwóch zdań. Nie, będziemy tak stać i srać, no to nie ma sensu. Dobra. Zajmijmy się na szybko smokiem. Bo tam 5 sekund, 4 w sumie sekundy jeszcze Yasuo. 14-1, wow, naprawdę dobrze mi idzie. Zawsze mi to bawi, jak ktoś zgania na lagi. Że to wina lagów, bo on ma lagi i koniec. I oczywiście to nie jego wina. I to zawsze nie jego wina. To zawsze wina lagów. To przez te lagi on nie może być lepszy. Dobrze zamiast GA byłoby kupić coś na przebicie. Żebym w ogóle już miał full mega wyjebany w kosmos damage. Ale wiem, że GA może nam się przydać mega. Jeżeli nie daj Boże bym padł. To GA następnie mój pasyw. Woli, chodź, pchełko, chodź. Dobra, ja już mam pasywa. Bijemy się! Tripla ktoś tam strzela, Caitlyn, bardzo dobrze. Quadra kill, elegancko. Idziemy na mida. Bez żadnego pieprzenia się. Tu powiem wam, wszyscy dobrze zagrali. Tamta drużyna tak naprawdę zjebała. Byli rozproszeni, my automatycznie się w nich wbiliśmy. Więc cóż, plus dla nas. Oczywiście tego niestety nie skończymy.
Ja tam na kimś użyłem jedynkę. Botrka, tylko nie wiem na kim. A, oni się dalej tam biją. Dobra, ja bym tak... Dobrze, jednak wygraliśmy to. Elegancko. Naprawdę elegancko. Nie. Dobra, ja się będę healał tutaj. Okej, GG. Dobra, dziecka, więc cóż, to by było na tyle, mam już komentarz jak i ty, naprawdę bardzo dobry gameplay, a także dobra gra z mojej strony, wam się podobała. Zapraszam do komentarzy, subskrypcji, oceny, trzymajcie się, do usłyszenia, hejos!